A namiary masz do niej? Namiary masz do niej? Stąd by się wypowiada w tej kwestii. W jakiej kwestii? O filmowanie i nagrywanie. To ja jako widownia nie mogę nawet wejść. Może pan bez kamery. Jak bez kamery? Ja trzymam po prostu. Pani, ale nie ma czegoś takiego. To łącznie sprzęta. Czy zaczniecie to rozumieć? Jest. Nawet jeżeli już ja wydane, z panem nie rozmawiam. Nie? To pani chce jest pan wejść na salę, to proszę tak, wejść na pani, salę. Pani jest sędzią... Siedmiu sędziów, czy nie ma? O jawności. Pani jest sędzią w tej sprawie? Tak. Czy kim pani jest? Ale proszę pana, pani przekazuje to, co powiedział, jakie jest... Stanowisko jest sędziego. Pana sędziego. No to sędzia może być oskarżony za to i prosty. Łamie uchwały, tylko łamie konstytucję. Dobrze. Ja jeżeli chce pan, tej proszę bardzo, wchodzę... to proszę zostawić kamerę. Kamera to jest mój sprzęt i go po prostu trzymam tylko i wyłącznie w ręku. I to wszystko. Czyli by trzeba ruszyć. Uchwałę. Ma pan podać panu uchwałę? Ile razy mogę to podać? No właśnie. Ile razy? Nie załatwione są te zażalenia w tym temacie. I... Ta kamera trzymająca mi w ręku, nie nagrywająca. Proszę opuścić salę z kamerą. Dziękuję. Proszę wysokiego sądu. Proszę opuścić salę. Pan proszę prawo. Opuścić salę. Sąd wyjął postanowienie. Proszę natychmiast opuścić salę. Co nie? Sąd łamie prawo. Proszę opuścić prawo. Proszę zajść. Wniosek. Ja nie nagrywam, tylko trzymam. I proszę wyjść z sali. Pan, panie sędzio, łamie w tej chwili prawo. Jestem dziennikarzem, ja trzymam kamerę w ręku, nie nagrywam tego. Salę stosownie do postanowienia sądu. Natychmiast proszę wykonać polecenie sądu. Wniosek formalny przysłuchać. Tajne sądy. Tajne kapturowe sądy mamy. Tajne sądy. To w tej chwili zacznę to nagrywać. Sędzia opuścił salę. Sędzia nie miał prawa wydać w tej chwili postanowienia. Proszę. Jest uchwała składu siedmiu sędziów. Ja nie nagrywałem, a sędzia mimo to po prostu kazał mi opuścić salę. Co pan na to? Teraz poproszę panu na to. Chcę powiedzieć proszę krótko. Salę. Ja nie nagrywałem, sędzia złamał prawo, a w tej proszę chwili... Pana, proszę się salę. Przedstawić. Kim pan proszę jest? Się przedstawić. Kim pan jest? W tej chwili nagrywam. Dobrze, proszę. W tej chwili, proszę w tej chwili niech pan, salę. Niech pan w tej chwili się... Niech pan się przedstawi. Niech pan się mi przedstawi, kochany panie. Niech pan mi się przedstawi. Proszę pana, przedstawiałem się już wcześniej. Proszę opuścić salę. Pan się nie przedstawił. Przedstawiałem się, jak pan wchodził do sądu. Proszę opuścić salę. Proszę opuścić salę. Używa pan siły w stosunku do publiczności. Proszę opuścić salę. Podstawę prawną proszę podać. Proszę Sędzia jako sędzia złamał prawo. Proszę wyjść i opuścić salę. Proszę opuścić salę. Proszę pana, może do cholery pan to przeczyta, tak? Nie ma takiej możliwości. Proszę pana, proszę opuścić salę. Niech pan to przeczyta. Czy pan rozumie, czy to pan sędzia łamie prawo. Pana, przekazałem panu podstawę prawa. Podstawa prawa jest taka, że jest tu polecenie sądu. A tu jest jakie polecenie sądu? Proszę opuścić salę. Tu jest konstytucja. Jakie polecenie sądu? Proszę opuścić salę. Czy pan zna prawo? Proszę zna pan opuścić prawo? Salę. Zna pan prawo? Proszę pana. Pytam ja pana, czy zna pan prawo? Zna pan prawo? Albo państwo wyjdą, albo nie zostaną. Proste pytanie, czy zna pan prawo? Nie zna prawa! Nadużywa prawa! Zna pan prawo, czy nie zna pan? Tak samo jak jeden z pacanów ze Straży Miejskiej nie znał prawa i próbował karać jednego z demonstratów. Tak samo i pan nie zna prawa, tylko wykonuje bezwiednie, bez używania mózgu. Może pan go nie ma, ale pan używa, po prostu nadużywa tego prawa. Ten sędzia po prostu to jest zwykły człowiek, który łamie prawo. To jest przestępca. A pan
jest drugim przestępcą, bo wykonuje bezwiednie polecenie po prostu zwykłego przestępcy. To nie jest sędzia, to jest przestępca. Człowiek, który wszedł tylko ze sprzętem, nie nagrywając, w tej chwili nagrywam, ma wychodzić z sali rozpraw, bo sobie sędzia tak życzy. Niech pan zacznie myśleć. Nie ma pan prawa wykonywać poleceń sędziego pod tym względem. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, kochana pani. Ale proszę pana, nie szkoda panu dnia, naprawdę. Załamanie prawa. Jest jesienny, piękny dzień. No właśnie, tak się mamy sędzia, to ale jest tu polski sąd i ja wolę w polskim sądzie przestrzegać prawa, pilnować tego prawa. Dobrze. Po to jestem dziennikarzem społecznym, że pilnuję tego prawa. Tajne sądy sobie wymyślili. Pokrót sklad. Proszę pana. Tak. Wie pan co to był pokrót sklad? Nie. Więc naprawdę nieładnie tak porównywać. Nieładnie tak porównywać. Nie ma co ja wczoraj zrobiłem. A co to jest? A co to jest? Wie pan co ja wczoraj zrobiłem? W naszej ojczyźnie. Proszę pana, co pan zrobił? Powiedziałem, że premier Donald Tusk jest bandytą z kurwysynem. I co zrobił sędzia? Nie zareagował. To oznacza, że państwo takim jest. I premiera takiego mamy. Czyli takim jak pan wysługują się tacy jak on chłystki, którzy po prostu jak w Ku Klux Klanie robią sobie co chcą. Zwyczajna po prostu klika, zwyczajna banda. Dla pana polska flaga to też jest szmata? Widzi pan, a my mamy takie postanowienia sądowe. To jest pan materiał nie na maści. Prezydenta niby nie ważał 3 lata, czemu procesu nie zrobił? Teraz w tej chwili przesłali, zobaczymy, czy pociągnie. Zamiast 3 sędziów, 1 sędzia, to nie najwyższy. To jest normalne? Czy już rozpoczął? Jeszcze nie? Nie. Aha, no to... Czy już, szanowny pan sędzia, raczy rozpocząć? A pan zapyta pana sędziego. Nie mnie, bo ja nie jestem sędzią tutaj. No ale na początku pani mnie nie chciała wpuścić, no. Bo mam, bo takie jest postanowienie sądu. Postanowienie sądu... Które łamie prawo? Postanowienie sądu w pierwszej sprawie, na której byłem, było po prostu wyraźne, że mogę nagrywać. Proste. Ja to czynię. Pierwsze postanowienie sędziego pierwszego, który brał w tym udział, było wyraźne postanowienie. Mogę nagrywać jako dziennikarz. Nie ma przeciwwskazań. Nie ma parasy, nie ma pan musi dostać na piśmie. A my nie jesteśmy awanturnikami w tym rodzaju, żeby coś fizycznie... Proszę pana, przede wszystkim, po pierwsze, to ja wcale nie traktowałem pana jako awanturnika. A po drugie, to ja do pana naprawdę potrzebuję na samym początku grzecznie. Ale bez dyspozycji siły. Nie. Musi być, musi być zawsze podawana podstawa prawna działań. I przyczyna działań. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez uniesienia zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny, niezawisły sąd. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes społeczny. Wyrok ogłaszany jest publicznie. No jak to jest? Proszę wyjść z kamerą. Uchwała składu 7 sędziów nieważna. Tu jest ważny interes. Kolesio. Panie Januszu, co? I zapytać pana wielmożnego sędziego, czy będzie łaskaw rozpocząć beze mnie? Ja jestem na czas. Panie Januszu, co zrobić z tym faltem? A może on się boi? Komorowski, nazwisko Komorowski może mu coś mówi.
może on się pomylił ze Szczylukowiczem. Ja jestem Komorowski. Sędzia uciekł. I wyrzuca mi publiczność. Spokojną, która nikomu nie zaczepia. Nic nie niszczymy. Nic nie tego. No dobra, to co, iść do niego powiedzieć, że mnie jednak nie będzie z tą kamerą? Boże, tak. Nie pogłosił po co lepiej. Tak. Do depozytu pan odda kamerę tam, do żandarma. Nie, bo zniszczy tu mi tą kartę. Nie można. Tu są cenne rzeczy. A nie można wydać bez karty. Ale to jest karta, jak to? No dobra, idę. Czy panie sędzio, ja muszę opuścić całkiem salę, czy nie wiem, gdzieś schować tą kamerę? Bo w tej chwili ja nagrywam, no rzeczywiście, wtedy nie nagrywałem, panie sędzio. No dobra, ja po prostu schowam sobie ją. Nie, proszę pana, kamera nie może wejść na sprawę. No dobrze. Kamera nie może wejść na sprawę. Jeżeli pan sobie tego, to bardzo proszę, tutaj jest... Jest skrzyneczka, można zostawić w skrzyneczce. Tylko proszę klucz potem oddać. Klucz pan sobie wezmę wtedy. No ale to jest troszkę za bardzo cennych nagrań, żebym ja zostawił tak... Ale jeżeli pan zamknie w skrzyneczce, to nikt panu ze skrzyneczki nie wyciągnie. Skrzyneczka jest na klucz, który pan zabiera ze sobą. No dobrze.